Fani czekają na nową piosenkę. Ty się pochwaliłaś na Instagramie, że teledysk nagrany. Czy to właśnie do tego nowego singla, jaki on będzie? To jest piosenka, nowa piosenka, jest naprawdę wspaniała. Z tego co wiem, już za jakiś tydzień być może pojawi się ona w streamingu. Z tego co wiem, nie będziesz tam sama, czy to były tylko plotki? A nie mogę tego potwierdzić, ale jak już nie mogę potwierdzić, to pewnie każdy sobie się domyśla. Very smart bitch. W każdym razie, no tak, to będzie ta właśnie nowa piosenka, ale to nie będzie piosenka, która będzie czołówką w programie, tak jak wszyscy myślą, bo w ogóle nie będziemy mieli czołówki w programie. Zapytam jeszcze Cię o tę kolaborację z... Tej przyczyny. Zabiera ona 30 sekund, całe 30 sekund chcę przeznaczyć na siebie. Bardzo dobrze. To jest wszystko tutaj poukładane, nie ma przypadków. Prawie już na koniec. Zapytam o tę kolaborację z innymi artystami. Teraz dużo robimy takich, znaczy może ja nie, może muzycy bardziej robicie z raperami, z artystami młodego pokolenia. Czy do Ciebie odzywali się też inni? Bo na przykład pomyślałem sobie, że Sobel mógłby z Tobą dobrze wypaść. Ja będę miała na swojej reedycji bardzo dużo niespodzianek, jeżeli chodzi o duety. Okay. Właściwie... z tych 4-5 nowych piosenek połowa będzie z gośćmi. Którzy zapraszali Ciebie kiedyś, czy Ty do nich wysyłałaś wiadomości z zaproszeniami? Jak tak się robi, żeby to razem zaśpiewać? A pomagamy sobie nawzajem po prostu. Czyli można. Można, można. No, ja rzeczywiście przełamałam jakiś taki... przełamałam te lody kilkanaście lat temu, nagrywając z Focusem z Paktofoniki. Pamiętam, jak to wszystko się odbiło hejtem na niego, na mnie. Ja nie mogłam w to uwierzyć, ja w ogóle nie rozumiałam, dlaczego ja swoim nastawieniem jestem ciągle 10 lat, dekadę przed wszystkimi i dla mnie wszystkie te rzeczy są normalne, zawsze mi się za to obrywało. Teraz, co już jest oczywiste, że artystka popowa nagrywa z raperem, czy w ogóle jakieś takie skrajne kolaboracje są bardzo sexy dla swoich odbiorców. No ale pamiętam, jak było dekadę temu i to się tyczy wszystkiego, i moich pomysłów z kostiumami, i ze strojami, strojami ze sceną i z pomysłami. Na szczęście są fani, dla których Fuck It dalej jest sexy, bo 15 milionów wyświetleń i ten licznik rośnie.